kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, Kirby, pomimo tego, że jest jedną z flagowych postaci Nintendo, to nigdy nie miał zbyt łatwego życia, szczególnie na konsoli Nintendo Switch. No, bądźmy szczerzy, który tytuł z nim jest dobry? No, chyba tylko Super Smash Bros. Ja co prawda nie grałem w tą taką 2,5D przygodę Kirby'ego, przypomnijcie mi jej tytuł, bo zapomniałem, ale słyszałem opinię, że jest ekstremalnie prosta, krótka i taka, wiecie, na 4 godzinki. Od pierwszych trailerów Kirby and the Forgotten Land byłem ekstremalnie mocno zainteresowany tym tytułem, ponieważ liczyłem na coś w podobie do Super Mario Odyssey z takim ala otwartym światem, jednak co prawda nie dostałem tego, ale dostałem naprawdę doskonałego platformera, o którym wam dzisiaj opowiem. Jeszcze zanim zaczniemy recenzję, to chciałem was serdecznie zaprosić na stronę sklepu Perfect Blue, gdzie będziecie mogli kupić ten tytuł w bardzo dobrej cenie, łącznie ze wszystkimi dodatkami, czyli z podkładką pod myszkę i z naklejkami. Są spoko, fajne są naklejki, są nakleje na lodówce, a podkładkę pod myszkę będę kładł pod myszkę. Moi drodzy, Kirby and the Forgotten Land fabularnie jest naprawdę niesamowicie zaawansowanym i skomplikowanym tytułem, czyli naszą różową, piękną kulkę, i to nie chodzi o mnie, tylko o głównego bohatera, porywa tajemniczy wir, który przenosi go do owego właśnie Forgotten Land, w którym zostały porwane małe małpki znane jako Weedle Dee. Poznajemy także tutaj taką, nie wiem, kurczę, myszę nietoperza, który będzie nam mówił o tym, że powinniśmy ich wszystkich uratować i będzie nam towarzyszył przez całą naszą podróż. Fabuła, słuchajcie, jest taka, że generalnie rzecz biorąc mogłoby nie być jej wcale i możecie sobie ją sami opowiedzieć. Gra też nie ma żadnych zwrotów akcji, niczego takiego, no ale chyba jeżeli chodzi o ten gatunek gier, no to jest tak najbardziej, moim zdaniem, plus. Możemy tutaj skupić się w 100% na radosnej rozgrywce, a jest się na czym skupiać, moi drodzy, ponieważ Kirby and the Forgotten Land to bardzo dobry platformer 3D, który został utrzymany w takiej konwencji bardzo podobnej do, powiedzmy, Super Mario 3D World, tak? Czyli mamy zamknięte, bardziej korytarzowe plansze, po których możemy się swobodnie poruszać, jednak nie możemy, wiecie, latać tam, nie wiem, bardziej w prawo czy w lewo albo na drzewo, jak to było w Super Mario Odyssey. Jeżeli chodzi o rozgrywkę w tej grze, no to jest bardzo dobrze, słuchajcie, Kirby ma kilka zdolności, potrafi biegać, skakać w momencie, w którym wykonujemy podskok, możemy klasycznie na tej serii się troszeczkę podbijać do góry, a potem w momencie, w którym wypuścimy powietrze, no to nasza różowa kulka spada na dół. Dodatkowo Kirby jeszcze potrafi przejmować moce swoich przeciwników, czyli możemy wciągnąć jakiegoś przeciwnika, na przykład z mieczem, i sami też z owym mieczem poginać. Samych tych zdolności, które możemy kopiować, jest naprawdę ogrom. Będziemy mieli tutaj od pistoletów, przez wielkie miecze, młoty, bomby, karabiny laserowe, słuchajcie, co tam jeszcze jest, możliwość zamiany w jeża, ale nie w Sonika. Co tam jeszcze było ciekawego? No ogólnie rzecz biorąc, jest tego cała masa i zdolności jest kilkanaście. Każdą z nich będziemy mogli upgrade'ować po trzykroć, tak? Czyli osiągać taki za każdym razem wyższy poziom danej zdolności. Moi drodzy, jeżeli chodzi o umiejętności Kirby'ego, to ta gra tutaj ma w sobie pewną nowość. Jest to Mouthful Mode, czyli tryb pełnego ryja. Mianowicie Kirby potrafi niektóre bardzo duże obiekty zassać i je, tak wiecie, obtoczyć sobą. I możemy tutaj na przykład zamienić się w znak drogowy, który, w sensie taki ten słupek, wiecie, drogowy, którym będziemy mogli zatykać fontanny wody, będziemy mogli przemienić się w sensie wciągnąć autko, którym swoją drogą jeździ się niesamowicie przyjemnie, będziemy mogli także połknąć jakiś duży kawałek, nie wiem, materiału, dzięki którym będziemy lecieli niczym paralotnia. Jest to naprawdę wszystko bardzo fajne. Tych zdolności, na których możemy użyć owego, tych przedmiotów, na których możemy użyć Mouthful Mode, jest też dość dużo. I tutaj, słuchajcie, naprawdę... Okej, słuchajcie, sorry za cięcie, ale kot zaczął wariować i tutaj robić bardzo dużo hałasu, bo drapał tam coś tam wszystko, no ale to nieistotne. Wracajmy do samego tytułu. Tak jak mówiłem, wykorzystanie tego Mouthful Mode jest bardzo fajne, ponieważ przedmiotów nie ma jakoś tam wyjątkowo dużo, w które możemy się wcielić, że tak powiem, ale są naprawdę bardzo interesujące. W ogóle teraz bym się przypomniał motyw z połykaniem żarówki, jest świetny. I to jest bardzo fajne, ponieważ nie stwarza takiego poczucia, że cały tytuł się na tym opiera i że w grze generalnie rzecz biorąc będziemy skupiali się głównie na tym. Nie, jest to tylko tak naprawdę bardzo interesujący dodatek do już interesującej rozgrywki. Właśnie, wracając do samej rozgrywki jeszcze. Moi drodzy, w Kirby poza przechodzeniem kolejnych plansz będziemy mogli się teleportować do Waddle Dee Town, czyli naszego takiego miasta, hubu, w którym będziemy mogli wykonywać kilka przeróżnych aktywności. Mianowicie będzie to na przykład minigierka
z wydawaniem jedzonka, bardzo fajna, zabawna minigierka z rybkami, które będziemy mogli łowić, takie całkiem spoko. Zbieranie takich małych figurek, w które wkładamy, wiecie, pieniążek do automatu, kręcimy, a tam wypada nam kulka, tego jest też naprawdę bardzo dużo. Plus arena, która jest chyba najciekawszym z elementów, który możemy zobaczyć w Waddle Town, czyli jest takie miejsce, w którym będziemy walczyli z kolejnymi bossami, a na końcu nich czeka na super boss oraz super nagroda. Mamy tu oczywiście jeszcze, tak jak wspominałem, tą możliwość rozwijania naszych umiejętności i do tego też jest specjalne pomieszczenie, tak, w którym u kowala będziemy mogli właśnie dokupywać kolejne urozmaicenia, że tak powiem, do naszych broni. Oprócz tego w mieście mamy jeszcze kino oraz chyba to wszystko, tak na dobrą sprawę. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to mamy tutaj do czynienia, tak jak już mówiłem, z naprawdę bardzo fajnym platformerem 3D, który jednak dla jednych to będzie plus, dla innych to będzie minus. Jest dość prosty. Ja wam powiem szczerze, że się bawiłem dzięki temu naprawdę rewelacyjnie, ponieważ jestem obecnie w trakcie przychodzenia Elden Ring, no i tutaj wypadałoby czasami troszkę się bardziej odprężyć, no i ta gra naprawdę dobrze to robi. Co prawda zginąłem w całym tytule może około 3 albo 4 razy, grając na tym Wild Mode, tak, ponieważ gra posiada dwa tryby trudności. Jeden jest Spring Breeze bodajże się nazywa, czyli wiosenny wietrzyk, a drugi Dziki Mode. Ja grałem na tym dzikim, jednak nie czułem się, słuchajcie, zbyt dziko, no bo tak jak mówiłem, zginąłem tylko 3 razy. Jeżeli chodzi o poziomy, po których będziemy się poruszać, to każdy ze światów ma taką swoją tematyczną mapkę, po której będziemy latać. Na owej mapce możemy także poodkrywać dodatkowe zadania dla Kirby'ego i głównie one się tyczą albo naszych specjalnych zdolności, albo tego właśnie Mouthful Mode. Mamy tam jakiś limit czasowy, powiedzmy minutę, i wykorzystując daną zdolność będziemy po prostu przechodzili takie mikro, krótkie plansze. Jest to fajne, jest to dość proste, chociaż czasami trzeba przyznać, że można się troszeczkę, wiecie, napracować, jeżeli chcemy wbić najwyższy wynik. Dodatkowo na każdej z plansz mamy około 5 zadań pobocznych i są naprawdę ciekawe i za niektórymi będziemy musieli troszeczkę połazić, na przykład będziemy musieli odnaleźć dodatkowe małpki w klatkach, będziemy musieli, powiedzmy, zerwać kilka plakatów z poszukiwanym Kirbym i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, że tutaj to zrobili też całkiem spoko, ponieważ jest to dla nas powód do tego, żeby do poziomów wracać, tak? Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym ocenić rozgrywkę Kirby, no to jest ona naprawdę mega, ale to mega przyjemna i ja osobiście, szczerze, bawiłem się w tych poziomach nawet lepiej niż w Super Mario 3D World, a jest to naprawdę niesamowite osiągnięcie, ponieważ Super Mario 3D World uważam za jeden z najlepszych platformerów na Nintendo Switch. Dodatkowo mamy jeszcze opcję multiplayerową, jednak w tą grałem bardzo krótko. Jedna z postaci wciela się w małpkę z bandaną i z włócznią, druga biega Kirbym, jednak kamera podąża tylko i wyłącznie za Kirbym. Co dla bardziej zaawansowanych graczy będzie, myślę, że dość uciążliwe, jednak dla najmłodszych, którzy będą sobie chcieli ukończyć ten tytuł razem, jest to naprawdę świetna opcja, tak samo jak tryb dla dwóch graczy możemy włączyć praktycznie w każdym momencie gry. Moi drodzy, mówiłem wam o planszach w tytule, no i tutaj trzeba się troszeczkę zatrzymać, ponieważ poziomy są bezapelacyjnie rewelacyjne. Będziemy na przykład przemierzali jakieś opuszczone lasy, zapuszczone przez roślinność miasta, opustoszałe fabryki czy lodowiska, centra handlowe, kanały nawet. Co tam jeszcze było? Jest tego naprawdę sporo i co prawda, jak teraz to mówię, to może wydawać wam się to dość nudne, bo generalnie poziomy są takie, wiecie, trochę jak w The Last of Us, czyli w sensie cywilizacja jest przejmowana przez siły natury, jednak spokojnie, nie ma tutaj żadnych szaroburych leveli, które się niczym nie wyróżniają. Każdy z poziomów ma swój osobny charakter, jakiś fajny patent, na przykład będziemy jeździli, nie wiem, więcej autkiem albo jeździli na tym, na rollercoasterze, ponieważ Kirby połknie cały rollercoaster i poziomy są naprawdę mega, ale to mega zróżnicowane i przechodzenie ich sprawiało mi całą masę radości. Właśnie, jeżeli chodzi o Kirby, no to już tutaj zakończyliśmy chyba temat gameplayu, tak? Oceniam go naprawdę niesamowicie wysoko. I teraz przejdźmy do tego, co chyba w grze zrobiło na mnie największe wrażenie, czyli do grafiki. To jest niesamowite, jak konsola Nintendo Switch, która ma już 5 lat na rynku, dalej potrafi nas czymś zaskoczyć. I szczerze mówiąc, moim zdaniem Kirby and the Forgotten Land wskakuje spokojnie do pierwszej piątki najładniejszych gier na Nintendo Switch. Efekty świetne, są genialne, same poziomy są naprawdę rewelacyjnie zrobione. Na przykład twierdza, słuchajcie, na lodzie, to jest coś po prostu pięknego. Czułem się, jakbym chodził
żył w jakimś Dark Souls, tylko postacią Kirby. Naprawdę to robi ogromne wrażenie. Wielkie, monumentalne budowle, jakieś maszyny chodzące w tle, wiecie, buchający ogień w planszach lodowych. Wszystko to daje bardzo fajne efekty świetlne. Tak samo jak nasi przeciwnicy są słodcy, wspaniali i naprawdę wykonani rewelacyjnie. Co prawda mam lekki problem może z bossami, nie chodzi tutaj o ich wygląd, tylko o poziom trudności, na koniec też są animowani naprawdę zajebiście i wyglądają bardzo, ale to bardzo dobrze. Dodatkowo w grze jest też kilka cutscenek, są one zrobione na zasadzie tych, w sensie bardzo są podobne graficznie do tych ze Super Smash Bros., co sprawia, że też wyglądają rewelacyjnie i w ogóle rzecz biorąc, słuchajcie, cała oprawa graficzna tego tytułu, no moim zdaniem miecie jest mega zajebista, jest to taki krok naprzód od Super Mario Odyssey, jednak pamiętajmy, że tutaj łatwiej było to osiągnąć twórcom, ponieważ poziomy są bardziej zamknięte. Jeżeli chodzi o muzykę, moi drodzy, no to jest fajnie. Nintendo zawsze miało wielki talent do wielokrotnego przerabiania jakichś znanych motywów muzycznych, tak jak miało to miejsce na przykład w Zeldzie czy w Super Mario Odyssey. To jest tak samo, główny ten track z Kirby'ego bardzo mocno wbija się w głowę, no i to, że możemy go usłyszeć w ciągu gry w kilku albo nawet w kilkunastu wariantach, sprawia, że też niejednokrotnie uśmiech pojawia się, moi drodzy, na naszej twarzy. Podsumowując, czy warto jest kupić Kirby and the Forgotten Land? Moim zdaniem, słuchajcie, na maksa bawiłem się wyśmienicie. Przygoda jest co prawda dość łatwa, jednak po ukończeniu gry, moi drodzy, mamy jeszcze całą masę aktywności do zrobienia, ponieważ w momencie, w którym przejdziemy główną ścieżkę fabularną, odkrywają się przed nami bardziej takie bardziej brutalne i bardziej trudne wersje normalnych światów, tak? Czyli żeby zdobyć kompletnie wszystko, będziemy musieli jeszcze raz przejść większość poziomów w tym tytule na wyższym poziomie trudności. No i sama też ilość znajdziek dodatkowych zadań, czy też właśnie takich tych mini zadań, w których będziemy wykorzystywali swoje umiejętności, jest na tyle duża, że ja na tą chwilę skończyłem główną fabułę, zrobiłem dość sporo zadań pobocznych i mam około 10 godzin, jednak myślę, że spokojnie dwie dyszki będziemy mogli w tym tytule wbić, co moim zdaniem jak na platformera jest bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem. Kirby and the Forgotten Land oceniam naprawdę mega wysoko, słuchajcie. Gra ode mnie dostaje 8,5 na 10, jest to bardzo dobra nota. W zasadzie nie wiem, dlaczego nie 9. Może dlatego, że gdyby była troszeczkę bardziej wymagająca momentami, ale to, co jest dla mnie tutaj lekkim minusem, dla wielu z Was może być plusem, tak? Szczególnie jeżeli macie w domu dzieciaki lub też osoby, które nie są tak bardzo zaawansowane w graniu w gry wideo, a chciałyby sobie przejść jakiś bardzo dobry tytuł. No, Kirby and the Forgotten Land, słuchajcie, na maksa polecam. Jestem wręcz zakochany w tym tytule, no i będę go cały czas zmieniał sesję z Elden Ring na Kirby, żeby zachować 100% tutaj spokój psychiczny. Dobrze, moi drodzy, to byłoby na tyle. My widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Na razie, cześć i czołem, kluski z rosołem, hej!